Jestem Julią Stynoś, jestem artystką, mieszkam w Polsce. A ja jestem Cristiano, też mieszkam w Polsce. Jestem po Akademii Sztuk Pięknych, po malarstwie i tutaj w renesansu jestem odpowiedzialny za produkcję. Ja maluję swoje obrazy olejem i akwarelą. I dziś spróbujemy wierniksować i pokazujemy, jak to robić z moim obrazkiem, który ja namalowała 2 lata temu. No, lepiej trzymać minimum 6 miesięcy przed wierniksowaniem. Tak, ja jestem też zwolennikiem werniksowania na płynie. Nie lubię werniksowania na spray. Oczywiście są też różne produkty, które pozwolą werniksować w sprayu, ale nie zapomniajcie, że część produktu idzie w powietrze i będziecie oddychać. No. Czyli werniksujecie trochę obraz, trochę będziecie sami werniksować też, więc ja jestem bardziej zwolennikiem techniki werniksowania na pędzlem i jest bardzo wielu rodzajów werniksy do werniksowania. Dzisiaj będziemy się zajmować właśnie tej tradycyjnej werniksy, czyli ta, która jest nazywana na werniks damar. I przed werniksowaniem ja polecam uznać ten kurcz, który mój obraz zbierał 2 lata. Do tego ja trochę delikatnie robię wodę na moje ręki, tak, żeby nie było za dużo. I lekkim ruchem. Coś. I używasz skóra naturalna. Tak, skóra naturalna. Pita delikatna. Własna skóra. Nie sztuczna. I trochę tam można znieść wodę. I trochę poczekać, żeby wszystko wyschło przed werniksowaniem. No coś, zaczynamy werniksować. Ja bardzo lubię ten werniks. Damarowy, końcowy, z polskim maksymalnym, bo on odżywia kolor bardzo fajny i wyrównuje te warstwy, bo ja tu używała różne techniki, bo ten obrazek taki płynny. Taki różne media. Różne media i taki trochę akwarelowy efekt zrobiła. I bardzo to... Ja polecam też werniksować z używaniem pędzli i też z takim małym pojemniczkiem, no to coś, zaczynamy? Tak, tak. Czyli werniksowanie, ma 2 funkcje. No, pierwsza jest obrona, czyli obrona przez kurz, przez różne robaki, które tam mogą zostawić brud. Druga funkcja jest, że zostawia taki film, który odżywia kolorze i wyrównia. Bo w trakcie jej malowania, jeżeli się robią jakieś transparencje, to potem ten obraz może wyglądać nierówny, można widać ślady pędzle i werniks w tym momencie odżywia i wyrównuje cała powierzchnia malarska. No zobacz, jaki fajny kolor teraz. Tak, nasze werniksy mają filtra anti-UV, które też bronią pigmenty od akcji światła i werniksy my produkujemy kilka rodzajów. Mamy ekstra połysk, mamy połysk, mamy satinowy, mamy mat i super mat. Czyli do matowienia tradycyjne do XIX wieku używało się wosk z czyli. My dzisiaj używamy jakaś substancja matująca,
która jest sprawdzona, bo jest już używana 30 lat od wielu producentów materiałów dla plastików. I ta substancja właśnie powoduje, że werniks się robi, jako kiedy wysycha, robi się matowy. Jeżeli jest mniej tej substancji, robi się satinowy. Trzeba też nie zapomnieć, że przed używaniem werniksu lepiej zawsze mieszać, bo żywicy mają tendencję siadać, skoro ważą więcej niż rozpuszczalniki. I w tym momencie zawsze lepiej mieszać werniks przed werniksowaniem. Używać pędzel miękki, szeroki i w tym momencie ślady pędzla one same się znikają. Ilość werniks też musi być ani za dużo, ani za mało i można tak naprawdę werniksować też więcej niż raz. Zazwyczaj raz wystarczy według mnie. Lepiej zostawić ten obraz schnieć w poziomie. Tak, bo w tym momencie on się sam leweluje i ten werniks nie spada. Z drugiej strony też płótno musi być dobrze naciągnięte, bo inaczej werniks będzie miał tendencję jeść do środku i bić mniej na około. Je się duży plus tego werniksu, bo on na bazie benzyny, tak? Tak, to jest na bazie White Spirit. I on bardzo szybko schnie, bardzo szybko. Bo ja spróbowała inne werniksy, na bazie terpentyny były, i oni schnęli bardzo długo, kilka dni, tydzień. Tak, bo ta terpentyna jest tłusta, a White Spirit jest chuda. Więc terpentyna sama sobie ma już żywica w środku i automatycznie wysycha dłużej. Tak naprawdę trzeba zawsze nie zapomnieć, że jedna rzecz jest suche w dotyku, a druga rzecz jest suche w głębokości. Żeby było suche w głębokości, lepiej zostawić tydzień ze spokojnym, ale w dotyku już 24 godzin powinno być już suche. Bardzo tak, ja polecam tak naprawdę pędzle syntetyczne. Jest wielu rodzajów, może być taki włos albo taki włos, które są bardzo odporne na rozpuszczalniki. Proszę nie zdziwić się, że potem pędzel robi się twardy po werniksowaniu, ale wystarczy mocić kilka minut w White Spirit i nawet po kilka miesięcy pędzel znowu się robi miękki i sprężysty i można to używać latami. Ja tak naprawdę zostawiam pędzel do werniksowania i używam tylko do werniksowania. I w tym momencie jestem pewny, że jest czysty i aktywizuje każdy raz nowym razem mocząc ją po White Spirit. I bardzo polecam po werniksowaniu nie czekać, umyć pędzel White Spiritu lub w benzynie, żeby on został jeszcze w bardzo fajnej kondycji. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że wszystko Wam podobało się.